Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 54. odcinek Zarychty na solo. Tym razem kontynuujemy omówienie drużyn z Southeast Division. Kolejna Charlotte Hornets, czyli drużyna Michaela Jordana. Drużyna, która kolejną przebudowę przechodzi, natomiast ta przebudowa raczej jest dosyć spokojna, w sensie takim, że tylko trzech nowych zawodników w porównaniu do końca poprzednich rozgrywek. Mamy nowego trenera za to. Trenera, który tak naprawdę na dobrą sprawę zaczyna swoją przygodę jako główny szkoleniowiec, chociaż już jakieś doświadczenie w tej materii ma. Kilka lat temu bowiem James Borrego był asystentem najpierw Jacka Vaughna, a później na ostatnie 30 spotkań sezonu zastąpił go w Orlando Magic i doprowadził drużynę wtedy do bilansu 10-20. Borrego tak naprawdę jest głównie kojarzony z San Antonio, bo tam zaczynał swoją przygodę w NBA w 2003 roku jako koordynator do spraw wideo. Tam przeszedł drogę aż do zostania jednym z asystentów Grega Popowicza. Później poszedł razem z Montym Williamsem do Nowego Orleanu na 2 lata, gdzie był asystentem Montiego. Następnie trafił właśnie do Orlando, do podskrzydła Jacka Vaughna, gdzie był najpierw jego asystentem, a potem przejął po nim stanowisko pierwszego trenera na 30 spotkań. I na ostatnie 3 lata wrócił do San Antonio, gdzie był jednym z głównych asystentów Grega Popowicza. No i z takim bagażem doświadczeń James Borrego przejmuje drużynę z Charlotte. No i jednym z podstawowych elementów, tak jak sobie szukałem informacji, na czym on będzie chciał opierać grę swojej drużyny, to jest przede wszystkim ruch piłką. Hornets chcą grać szybciej, może nawet nie tyle szybciej, bo samo tempo gry w poprzednim sezonie było niezłe, bo 9 w całej NBA. Natomiast chodzi o większy ruch piłką w ataku. Z tego, co się doczytałem, Borrego zaordynował drużynie filozofię pół sekundy na decyzję. Mianowicie chodzi o to, że zawodnik, jeżeli dostanie piłkę w ręce, to w ciągu pół sekundy musi podjąć decyzję, czy zamierza kozłować, wjeżdżać pod kosz, czy zamierza rzucać, czy zamierza podać, czy chce kogoś zawołać na zasłonę. Tak jak czytałem dalej, Malik Monk powiedział, że bardzo często w trakcie treningów przedsezonowych zegar na akcję był ustawiony na 12 albo na 14 sekund, żeby wymusić dużo szybsze granie. No i to otwiera dużo, dużo więcej gry dla drużyny. No rok temu Hornets mieli pod koszem Dwighta Howarda, który miał swoje niepewne atuty, których nie ma co ukrywać, że są wciąż u Howarda. Natomiast gra z nim powodowała, że ruch piłką zamierał, bo Howard chciał piłkę do post-up, chciał grać tyłem do kosza, chciał pokazywać się w tym aspekcie, no i to automatycznie zamykało ruch piłki, który w Hornets jest dobry i który chociażby przy Kodim Zelerze wyglądał dużo, dużo lepiej. Ale Howarda już nie ma. Drużyna ma właśnie grać dużo szybciej i Malik Monk też powiedział, że w tej chwili wygląda to dużo przyjemniej, dużo fajniej się gra niż rok wcześniej, więc to jest na pewno na plus i wydaje się, że dzięki temu będzie przyjemniej po prostu oglądać tych Charlotte Hornets. Jeszcze jedna rzecz, bo tak trochę trudno ocenić oczywiście Borrego, bo dłuższego czasu nie pracował, natomiast tak jak sobie spojrzałem, jak obejmował Orlando Magic, to oni byli w efektywności ofensywnej na 25. miejscu, a defensywnej na 26. Natomiast na przestrzeni tych 30 meczów, czyli prawie połowę sezonu, wywindował to za duże słowo, ale potrafił to drużynę pchnąć trochę do przodu w ataku na 23, czyli o 2 miejsca, w obronie na 18, czyli 8 miejsc. Widać zatem, że trochę ta drużyna wtedy ruszyła do przodu, natomiast dalszej szansy Borrego nie dostał i musiał zabrać swoje zabawki i przenieść się z powrotem do San Antonio jako asystent Grega Popowicza. Jaka ocena? Trochę na zachętę 3+, nie znam go i wy też raczej nie, bo tak jak mówię, to dopiero jego prawdziwy początek, natomiast to, co dotychczas się o nim mówi, to jak dotychczas pracował chociażby właśnie wtedy w Orlando i jak wyrażają się o nim zawodnicy, to jest dosyć optymistyczne, więc dlatego 3 z plusem. Ok, idziemy dalej. Obwodowi. Przy obwodowych jest taki problem, że dwaj podstawowi gracze są w ostatnim roku kontraktu i zostaną wolnymi agentami, niezastrzeżonymi w najbliższe lato, więc jest to trochę ryzyko, które Hornets mają przed sobą. Kemba Walker i Jeremy Lamb bowiem wchodzą w ostatni rok kontraktu. Walker za dosyć śmieszne pieniądze, bo 12 milionów dolarów, jak na zawodnika, który już przecież grał w meczach gwiazd. Natomiast Lamb za niespełna 7,5.
Natomiast wydaje się, że obaj zapracowali na to dosyć konkretnie, żeby dostać przedłużenie kontraktu z Charlotte. Natomiast będzie o to oczywiście trudno, bo chociażby sytuacja transferowa, sytuacja z kontraktami innych graczy powoduje, że na przyszły rok Hornets już mogą mieć zapisane lada chwila 102 miliony dolarów w umowach, więc to zdecydowanie mocno blokuje pod kątem umów Walkera i Lamba. No ale wracając do samych zawodników, no, Kemba Walker to jest gracz, który wydaje się, że osiągnął już swoje maksimum i w tej chwili to maksimum utrzymuje. W ostatnim sezonie to było 22 punkty, 5 ponad asyst i 38% rzutów za 3 punkty. No Walker jest tym graczem, który trzyma tą drużynę w ryzach, tak? Jest ich największą gwiazdą, jest jedną chyba z niewielu, jak nie jedyną pomyłką, brak nie pomyłką Michaela Jordana jako właściciela klubu w drafcie. Dalej, no Walker jest tym, który wygrywa im bardzo często spotkania, bo to też wielokrotnie się wydarzało, że to on trafił te najważniejsze rzuty w końcówkach. Lamb z kolei przeszedł dosyć długą drogę od bycia talentem w Oklahoma City Thunder przez bycie niechcianym w Oklahoma City Thunder, aż do momentu, w którym udowodnił, że na miejsce w pierwszej piątce Charlotte Hornets sobie zasługuje i raczej to miejsce w pierwszej piątce w tym sezonie utrzyma, chyba że dosyć mocno będzie go naciskał, co już w preseason trochę tak wygląda, Malik Monk, czyli ubiegłoroczny 11 numer draftu. Malik Monk ma bardzo udany preseason, muszę przyznać. Jestem bardzo zbudowany tym, jak ten zawodnik wygląda. Jest to gość, który nie tylko szuka rzutu, ale też bardzo fajnie znajduje kolegów po podaniach. I sam też o tym mówił w jednym z wywiadów przedsezonowych, że w momencie, kiedy rusza się tylko, mija się swojego zawodnika, to nagle boisko się przy obecnej grze Hornets strasznie otwiera. I albo jest wjazd, albo łatwe oddanie piłki na wolną pozycję do rzutu. Stąd też drużyna będzie miała dużo więcej asyst, bo chyba była na 24. miejscu w poprzednim sezonie w liczbie asyst, więc ten wskaźnik powinien zdecydowanie pójść do góry dla Hornets, także między innymi dzięki temu, jak rozwija się Malik Monk. Więc tu mam wrażenie, może być walka o minuty między nim a Jeremym Lambem, co wyjdzie raczej tylko na plus drużynie. Numer 4 wśród obwodowych, no to najbardziej doświadczony zawodnik w drużynie, już 35-letni Tony Parker, który pierwszy raz w karierze gra poza San Antonio, no i cała ta trójka wielkich gwiazd San Antonio już odeszła z tej drużyny. Dwóch zakończyło karierę, a trzeci zmienił drużynę. Parker podpisał 2-letni kontrakt za łącznie 10 milionów dolarów, więc to nie są jakieś wielkie pieniądze, a wydaje się, że pewien poziom utrzyma, tak? Będzie grał oczywiście dużo mniej minut, chociaż już w poprzednim sezonie grał ich tylko 19,5 i zagrał tylko 55 spotkań. Natomiast to wciąż wystarczało, żeby dostarczyć te blisko 8 punktów, 3,5 asysty co mecz, więc gdyby był tego typu zmiennikiem dla Kemby Walkera, to będzie bardzo, bardzo dobrze. Przede wszystkim nie mamy pewność, że to nie jest zawodnik, który będzie jakąś wielką dziurą w drużynie. No i piąty zawodnik, także ubiegłoroczny debiutant, Dwayne Bacon, który nie miał za dobrego sezonu debiutanckiego, tam ledwo ponad 3 punkty, 25% tylko cennych trójek. W preseason dostaje sporo minut, bo jest to średnio blisko 20. Natomiast myślę, że w sezonie zasadniczym będzie to między 10 a 15. To wszystko zależy od tego, czy Bacon się przełamie i zacznie trafiać. Jeśli chodzi o łączną ocenę, to się długo wahałem między 3 a 3+, ale chyba ze względu na to, że Walker jest tak dobry, że po Monku już widać rozwój, to będzie 3 z plusem. Tym bardziej, że jeszcze na tej pozycji może się pojawiać czasem Miles Bridges, jeżeli będą chcieli grać dosyć wysokim ustawieniem. Okej, czas na skrzydłowych. No i tu zaczynamy od zawodnika, który wydaje się być najbardziej ważnym dla całej drużyny, dla powodzenia ewentualnej walce o playoffy, czyli Nicolas Batum. Zawodnik, który no już ma 29 lat i tak naprawdę ma jeden czy dwa sezony naprawdę bardzo dobre, a reszta wszystko średnie. I pytanie, czy James Borrego będzie tym człowiekiem, który znajdzie drogę do Batuma i odblokuje na dobre jego umiejętności, bo tych mu nie można odmówić. Natomiast Batum musi zdecydowanie robić więcej niż w poprzednim sezonie. Oczywiście kluczem jest tutaj zdrowie, bo on nie raz i nie dwa już miał problemy zdrowotne, właśnie przez co
przez to chociażby miał problem z rzutem. W ostatnim sezonie trafił tylko 33% trójek. Miał dalej te swoje 5,5 asysty, co jest tym poziomem, który Batum zawsze prezentował. Natomiast tych punktów trochę brakowało. Tego niekonwencjonalnego rozgrywania, które Batum potrafi. Może właśnie w tym nowym systemie zaproponowanym przez Borego, opierającym się na dużej liczbie podań, na dużym ruchu piłką, to Batum będzie tym graczem, który na tym skorzysta. Obok niego będzie występował Marvin Williams, który wygrał rywalizację na tej pozycji z Michaelem Kidd-Gilchristem i z Frankiem Kamińskim. Williams, który jest już doświadczonym graczem, 32 lata, ma opcję w swoim kontrakcie, którą zapewne podejmie na przyszły rok, bo będzie to opcja warta 15 milionów dolarów i raczej z niej skorzysta, przynajmniej powinien skorzystać. No to jest zawodnik, który ponad pewien poziom nie przeskoczy, natomiast jest bardzo dobrym zadaniowcem, jest niezłym obrońcą, trafia 41% trójek, więc trudno sobie wyobrazić lepszego zawodnika do czterech graczy, którzy wokół będą biegali, rzucali. Jeśli chodzi o zmienników, to ja mam nadzieję, że to pierwszym zmiennikiem na pozycjach 3-4 będzie debiutant Miles Bridges, który ma bardzo fajny preseason, który lata nad koszami. O Jezu, jakie on wsady fajne robi. Jeżeli jeszcze nie wiedzieliście, to poszukajcie sobie na YouTubie. No i Bridges też nieźle się odnajduje za linią rzutów za 3 punkty. Zresztą w NCAA trafił 36%, więc liczą się w Charlotte z tym, że to może być zawodnik, który w przyszłości im bardzo pomoże. A już w tej chwili może być kluczowym zmiennikiem na pozycjach 3 lub 4. Gdzieś tam wyczytałem, że nawet może być przymierzany w bardzo niskich ustawieniach do grania jako ten niski center. Dalej Michael Kidd-Gilchrist. To już niestety wydają się być ostatnie chwile Kidd-Gilchrista. On ma z drugiej strony dopiero 25 lat, ale tego rozwoju wciąż nie ma. Wciąż nie ma tego rzutu z daleka. Pojawił się rzut z półdystansu i to dosyć konkretnego już półdystansu w poprzednim sezonie. No ale Kidd-Gilchrist musiałby rzucać za 3 punkty, żeby zrobić ten kolejny krok. Teoretycznie ma jeszcze na to czas, bo on wciąż ma dopiero 25 lat, ale to z drugiej strony też pokazuje, ile on już lat jest w tej lidze i jak niewiele się ofensywnie rozwinął. On dalej w obronie jest dobrym defensorem, natomiast potrzebne jest coś więcej w ataku, żeby on sobie po prostu wygrał te minuty. I ostatnim graczem jest Frank Kamiński, który jest w ostatnim roku swojej debiutanckiej umowy. I być może, najprawdopodobniej zostanie wystosowana w stosunku do niego kwalifikacyjna oferta, żeby go zastrzec na najbliższe lato. Ale Kamiński też wydaje się, że nie spełnia pokładanych w nim nadziei. On miał być kolejnym graczem, który przejmie może nie tyle dowodzenie od Kemby Walkera, ale będzie obok niego w byciu jednym z najlepszych graczy. Tymczasem Kamiński jawi się jako taki dosyć solidny strzelec. Taka przynajmniej na razie trochę uboższa wersja Ryana Andersona, co nie wróży dobrze jemu i Hornets, jeśli chcieliby myśleć o wygrywaniu, a nie tylko o nabijaniu statystyk. Więc Kamiński na miejscu numer 5 w rotacji Jamesa Borego, przynajmniej tak jak pokazuje preseason. No i ostatni rok debiutanckiej umowy, więc zobaczymy, czy za rok jeszcze go zobaczymy w Charlotte Hornets, czy już w jakiejkolwiek innej drużynie. Jeśli chodzi o ocenę, to tutaj trójeczka dla Hornets, bo to jest bardzo solidne, mimo wszystko zestawienie graczy, które może zapewnić im walkę o playoffy. Okej, czas na podkoszowych. Gdy przed sezonem Hornets sprowadzili Bismacka Biyombo w ramach wymiany, w której odchodził Dwight Howard, jak się zastanawiałem, cholera im Bismack Biyombo, tym bardziej, że ma jeszcze opcję w kontrakcie swoim na 17 milionów na kolejny rok, którą na pewno podejmie. No i jak się okazuje, nie za bardzo jest po co tutaj Biyombo być. Aż tak bardzo chcieli pozbyć się Howarda? Być może tak, bo przynajmniej nie będzie Biyombo narzekał tak bardzo jak Howard. Gdyby dostawał Howard minuty Biyombo planowane, to byłaby na pewno katastrofa. Natomiast Biyombo wydaje się być zawodnikiem numer 3 do grania pod koszem, przynajmniej tak pokazuje preseason, bo tylko zagrał w jednym spotkaniu jak na razie i to tylko 10 minut. Jeżeli Cody Zeller gra, to gra w pierwszej piątce, jeżeli Cody Zeller nie gra, to do pierwszej piątki wskakuje Willy Hernan Gomez. No i Hiszpan jest też tym środkowym, który dostaje więcej minut zdecydowanie niż Biyombo, bo jest jedynym wchodzącym z ławki. Zeller to nie jest nie wiadomo jaki zawodnik, tak? On przede wszystkim zapewni drużynie dobry spacing, utrzymanie tego dobrego ruchu piłką, bo sam potrafi dobrze podawać.
Problem jego jest jak zawsze ze zdrowiem. W poprzednim sezonie zagrał tylko 33 spotkania. Trafiał na bardzo dobrym procencie z gry. Teraz dołożył trochę rzuty za 3 punkty, więc też powinien być zawodnikiem groźnym w takiej odległości. Natomiast no, nie gwarantuje jakiegoś nie wiadomo jakiego poziomu. Jego zmiennikiem, tak jak powiedziałem, Willy Hernán Gómez, który wreszcie, mam nadzieję, dostanie regularną szansę gry. Po tym jak w poprzednim sezonie najpierw nie grał w Charlotte, potem trochę grał, ale te minuty były niewielkie, bo chyba tylko około 11. A wcześniej w Nowym Jorku no, nie dostawał swoich szans za dużo. No i mam nadzieję, że właśnie teraz się rozwinie, także pokaże się, że dostanie te 15-16 minut na mecz regularnie i będzie punktował. A Biombo to wydaje się, że gracz tylko i wyłącznie na to, żeby łatać dziurę w kadrze, tak jako żeby być tym 13 zawodnikiem i nic więcej, bo nie przewiduje dla niego zbyt dużych minut. Ocena podkoszowych 2 z plusem, nic więcej nie mogę dać, ale na mniej też nie zasługują. Jeśli chodzi o bilans ataku i obrony, no to w poprzednim sezonie nie było to tak źle, bo byli na 13 miejscu w ataku, na 16 w obronie, co pokazuje, że teoretycznie byli drużyną playoffową, więc czego zabrakło? Zabrakło gry w końcówkach, bo jak sobie policzyłem, oczywiście nie sprawdzałem każdego meczu, więc sprawdziłem tylko mecze kończone zwycięstwem maksymalnie 6-punktowym lub porażką maksymalnie 6-punktową, to w takich spotkaniach Hornets byli 9-17. W pozostałych meczach 27-29, co pokazuje, że nie bardzo potrafili zakończyć spotkanie, które było na styku. I tego wydaje mi się, muszą poprawić w najbliższym sezonie. Jeżeli uda im się ten ruch piłką poprawić, no to może być dużo łatwiej o zwycięstwo. Okej, tyle na teraz. Dzięki za przesłuchanie podcastu o Charlotte Hornets. Zapraszam na kolejny za kilka godzin. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.